Wideo pan Siergiej Szepetiuk, kierownikiem drużyny Wojciech Chowaniec. Tak, wstępem do tego, co nas czeka jeszcze w tym roku kalendarzowym w polskiej hokej lidze. Zaczynamy! KHGKS Katowice. Może być groźnie, bo wydawało się, że może ten krążek przejąć gracz Podhala i niebezpiecznie ruszyć na bramkę, a teraz szybciutko Pasiut był zdecydowanie bardziej atrakcyjny dla zawodnika. Teraz Pasiut może wykorzystać błąd rywala. Uderzenie zagrał niedokładnie. Nowotarżanie. Wypalił teraz spod niebieskiej Jaśkiewicz. W wywiadach ta decyzja była spowodowana tylko i wyłącznie sprawami rodzinnymi. Rotla zatrudnił odrobnego i te... tam połapał się w tym Bochnak. Byłoby groźnie atak Katowiczanie. Sytuacja sam na sam. Nie ma gola. Blokowane jego zagranie. Gajor. Próbował zmienić tam Fabian Kapica. Michalski. Krężołek. Pasiut, świetne to zagranie, Fraszko i gol! Ależ zagrali na 8 sekund przed końcem kary Oskara Jaśkiewicza. KHGKS Katowice obejmuje prowadzenie, ale ta akcja rozegrana w przewadze. Palce lizać, guma sunęła po tafli od kija do kija, którymi obfi rywalowi psują i do kilku interwencji. Szymbocha doprowadzili, a teraz odrobny zatrzymał ten krążek. Takim okrzykiem niezadowolenia sugerowali goście, że powinna być kara za ten faul na Jaśkiewiczu, a teraz odrobny jest tam Michalski, ale krążka w bramce nie ma. Kolejny raz obronną ręką wychodzi z tych tarapatów. Ci UB pierwszy przetrwali trudny czas nowotarżanie, ale teraz może być 2-0, gdzie krążek w bramce. Krężołek, Patryk Krężołek, jest 2-0. A na zegarze mamy 18 minutę i 10 sekundę. Przetrwali osłabienie nowotarżania, ale nie to było kluczowe, bo nie sytuacji, którą sprokurował Juraj Szymbok. To też jest znamienne, że najlepsza sytuacja Podhala nie w interwencję. No i Power, Ankudinow. Zagranie przed bramkę, no i Power i tam zdążył chyba. Nazwisk tutaj zresztą w galerii Sław w satelicie jest. Fraszko teraz, dobra akcja, obroni odrobny. Jeszcze poprawia Pasiut. A teraz otwiera się szansa na kontrę dla Mateusza Bepierszcza właśnie, ale spokojnie. Jaśkiewicz. Świetne zagranie, guzik i tam zdecydowany na zmianę toru lotu krążka przed bramką. Kontra Podhala, uderzenie po... którym interweniuje, nie, nawet jeśli będzie to oznaczać właśnie taką okazję jak teraz GKS-u. Łopuski, odrobny, rozgrywają w tercji przeciwnika. Tu im się nie stanie żadna krzywda, zadźwięczał słupek. Się upierał GKS Katowice 2, Podhale Nowy Targ 0 i gratulacje. Drugi mecz na 0 z tyłu, drugi mecz z czystym kątem dla Juraja Szymbocha. Wice Tauron Podhale Nowy Targ 2-0, Dominik Kania. Dziękuję pięknie, dobrego wieczoru.